Co sądzisz o kierowcach prowadzących samochody z tablicami rejestracyjnymi z SZY? Pomidor. Kopala, panie Leszku. Witam. Panowie się znają już dłuższy czas, prawda? No tak, tak. Mieliśmy małą przerwę, ale dobrze się poznaliśmy w czasie tych godzin jazdy. Ta znajomość wzięła się od czego? Od samochodu. I nauki jazdy. Tak, od próby. Wtedy jeszcze nie rok autoszkoła, tylko Love Perfect, prawda? Love Perfect, tak, dokładnie. Tak. Z tradycjami futsalowymi. Tak, tak. Drużyna w bielskiej lidze. Tak. Pojętnym uczniem był za kierownicą? Bardzo, bardzo. Jako wzór do dzisiaj stanę. Aż tak dobry? Aż tak dobry. No nie. Aż nie wiem, co mam powiedzieć. Misiu, manual czy automat? Na ten moment manual, ale myślę, że w przyszłości automat. Z lenistwa, z komfortu. A na wczasy samochodem czy samolotem? Samochodem. Od paru lat samochodem. A najdłuższa trasa, jaką w życiu pokonałeś? W jednym ciągu. No myślę, że teraz Włochy, gdzieś tam około 800 km. Jak się jeździ dla odmiany, zapytam po Bielsku Białej. Jeździło się super. Teraz troszkę korków, ale ogólnie komfortowo i łatwo. Nie ma tramwajów. Czyli nauka nabyta w trakcie edukacji komunikacyjnej u pana Leszka nie poszła w las? Nie, 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 w żadnym wypadku. No to pogadajmy jeszcze chwilę o samochodach. Kontynuując wątek motoryzacyjny, Michał, a konflikty z prawem drogowym zdarzają się często? Nie, właśnie muszę się pochwalić, że praktycznie dostałem przez te 13 lat jazdy jeden mandat. To jakieś drobne obrysowanie samochodu, a tak to za prędkości nie zdarzyło mi się. Cały czas mam 0 punktów. Czyli jak wspominał Leszek, rzeczywiście wzorowy uczeń, wzorowy kierowca. Dokładnie. Leszek, zechcie jeszcze wspomnieć o wątku dawnej firmy Love Perfect i związków z futsalem. No w ramach ośrodka, który prowadziliśmy, przyszedł taki z pozoru szalony pomysł, żeby promować się przez futbol, który jest tam w naszych sercach od zawsze. Stworzyliśmy taką drużynę, zgłosiliśmy się do rozgrywek bielskiej ligi futsalu. No i krok po kroku zdobywaliśmy różne trofea. Największym osiągnięciem 4. miejsce w halowych mistrzostwach Polski futsalu. Rok autoszkoła. Sama nazwa firmy już poniekąd narzuca narrację, ale czego słuchasz w samochodzie jadąc? No ja głównie gdzieś tam, powiedzmy, że respektuję w reggae, ale jakiś rok też się przewija. To teraz wróćmy do wątku, o którym Leszek wspomniał. Kiedy tych 13 czy 14 lat temu wstecz rozpoczynałeś kurs prawa jazdy, stałeś przed życiowym sportowym dylematem, trawa czy parkiet? No tak, jakoś tak to się złożyło, że to były ostatnie klasy liceum i było trzeba podjąć decyzję, w którą stronę ta kariera ma się rozwijać. Wybrałem, postawiłem na futsal. Nie żałuję tej decyzji w żadnym wypadku. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że ta kariera się fajnie rozwinęła, że jeszcze się rozwinie przez kolejne lata. No, świadczą o tym liczne tytuły, puchary, super puchary zdobyte przez rekord przy twoim znaczącym udziale. Ale od przeszłości przejdźmy do aktualności. Świetnie zaczęliście ten sezon. Super puchar zdobyty w Tychach, zwycięstwo w Chojnicach. No tak, takie było założenie. Zawsze ten super puchar jest tym pierwszym trofeum w sezonie i też wygrywając ten super puchar fajnie się startuje w sezon. Jest się gdzieś tam pewniejszym siebie, gdzieś Piast był też dobrym przeciwnikiem, więc też zbudowaliśmy się jako cały team, gdzie było parę zmian. No niestety liga zaczęła się pierwszą kolejką, teraz znowu gdzieś odpoczywamy, więc nie ma tej ciągłości, ale myślę, że w najbliższych tygodniach to nadrobimy, bo zapowiada się delikatny maraton. No, między innymi Liga Mistrzów już za nieco ponad miesiąc. Tak, 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 no dokładnie. No, skupiamy się na razie jeszcze głównie na lidze, bo zostało nam chyba 6 meczy, bo tak jak mówię, zaczyna się maraton, że gramy co 3 dni i dopiero potem będziemy mocniej myśleć o Lidze Mistrzów, ale no tak, trafiliśmy do Ligi Mistrzów gdzieś tą ścieżką chyba A, więc trafiły nam się od razu dobre drużyny, więc mamy szansę, żeby dobrze się pokazać i od razu grać z najlepszymi. Tymczasem zaprośmy naszych kibiców, sympatyków biało-zielonych na sobotnie wydarzenie i konfrontację z Gwiazdą Rudą Śląska. Wreszcie, chciałbym powiedzieć, w domu, w tymczasowym domu. Dokładnie tak. Zapraszam wszystkich na mecz Fogo Ekstraklasy z Gwiazdą Rudą Śląska w sobotę o godzinie 19 na hali przy ulicy Widoka.